kształtów. Witam, jestem koło. Spójrzmy, co jeszcze ma kształt koła. Popatrzcie, to jest ślimak, ale gdzie jest jego muszelka? Muszelka w kształcie koła. Ślimak bawi się w chowanego. To jest sygnalizator świetlny, ale niektórych elementów brakuje. Świateł. Brakuje różnokolorowych świateł. To jest czerwone światło, a to jest zielone światło. Światła mają kształt koła. Dopiero kiedy zapali się zielone światło, można bezpiecznie przejść przez ulicę. Upewnijcie się, czy jest z wami ktoś dorosły, kogo możecie wziąć za rękę. I nigdy nie przechodźcie sami. Co jeszcze ma kształt koła? Jest zielony od zewnątrz i czerwony wewnątrz. Jest słodki i soczysty, naprawdę pyszny. Czy wiecie, co to takiego? Wiecie? Dobrze, to arbuz. Arbuz w kształcie koła. Jaki wspaniały arbuz. Muszelka ślimaka, światła sygnalizatora i arbuz. Wszystkie mają kształt koła. Witam, jestem trójkąt. Spójrzmy, co jeszcze ma kształt trójkąta. Popatrzcie, kociątko. Ale czegoś mu brakuje. Uszy. Uszy kotka mają kształt trójkątów. Jaki słodki kociaczek. Popatrzcie, to jest pień sosny. Ale brakuje sośnie korony. O, teraz drzewo ma koronę. Koronę w kształcie trójkąta. Ale wysokie to drzewo. Popatrzmy, co jeszcze ma kształt trójkąta. Wszyscy jeść ją lubimy. Jest koloru pomarańczowego. Uwielbiają ją wszystkie zające i chowa się głęboko pod ziemią. To jest marchewka. Cóż by innego? Marchewka w kształcie trójkąta. Kocie uszy, korona drzewa i marchewka. To wszystko trójkąty. 1, 2, 3, 4. Bardzo łatwe te numery. I kto tutaj umie liczyć z nami głowę, będzie ćwiczyć. 5, 6, 7, wiemy, zaraz potem jest 8. Tak szybciutko poszło nam. 9, 10 umiesz sam. I kto tutaj umie liczyć z nami głowę, będzie ćwiczyć. Policzmy kolorowe koszulki. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 czystych kolorowych koszulek. Do zobaczenia, koszulki! Policzmy teraz zwierzęta. 1 kangur. 1. 2 delfiny. 2. 3 wielbłądy. 3. 4 niedźwiedzie. 4. 5 pingwinów. 5. 6 lisów. 7 kaczek. 7. 8 jeży. 8. 9 osiołków. 9. 10 myszy. 10. 8. 8 talerzy. 8 serwetek. 8 kawałków tortu. 8. Alicja ma 8 ślicznych lalek. Świetnie się nimi opiekuje. Każda z nich dostaje śliczną czerwoną sukienkę. W sumie jest ich 8. O tak! Alicja ma 8 ślicznych lalek. Gotuje dla nich pyszne jedzenie. Każda dostaje jedno jajko. W sumie jest ich 8. O tak! Alicja ma 8 ślicznych lalek. Z wszystkimi idzie na długi spacer. Idą razem ścieżką w parku. W sumie 8 lalek śpi. Małpia rodzina siedzi na drzewie. Ile tam jest małp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 słodkich małpek. Witajcie, małpki. Przedtem było wiele małpek na drzewie, a teraz zostało tylko parę. Jest teraz tylko kilka małpek. 1, 2 i 3. O, wróciłyście! Teraz jesteście tu wszystkie. Do zobaczenia, słodkie małpki. Lili ma śliczny koszyk. Ma w nim różne rzeczy. Ale fajnie! Pokażmy, co włożyła dziś do środka. 6 kwiatków z materiału. 7 wachlarzy dla ochłody. 8 wieczek od pudełek. 9 pierścionków. I 10 koralików. Tilly pokazała nam dzisiaj. Hurra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. W ten sposób liczę ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Liczę cały dzień. Co zostało? Czego nie ma? Jak nam idzie, przyjaciele?